Witam was wszystkich bardzo serdecznie w najnowszym odcinku z gry Ratchet & Clank. Ja jestem Sarge i po tym jak ostatnio wam pokazałem tego glitcha pozwalającego na zebranie tak naprawdę nieograniczonej ilości śrubek, no to już zebrałem upragnioną ilość miliona śrubek potrzebną do tego, aby odblokować trofeum, no i też do tego, żeby kupić wszelkie dostępne praktycznie bronie, przynajmniej na tę chwilę dostępne. I powiem wam, że udało się tą ilość miliona wbić w krótszym czasie niż się spodziewałem, bo ogólnie słyszałem, że trzeba na to poświęcić sporo ponad 20 godzin, żeby zostawić konsolę, żeby w tym czasie się śrubki nabijały. Ostatecznie zdarzyło się tak, że po około 9 godzinach, kiedy konsola była odpalona i kiedy śrubki się nabijały, to ja sobie zobaczyłem, że mam jakieś 500 tysięcy śrubek, coś takiego, więc może nawet mniej, więc to tempo zostało zachowane. Jednak później, po kolejnych kilku godzinach patrzę, a ja mam 1 600 000 śrubek. Zerknąłem sobie później na spis trofeów i okazało się, że trofeum za 1 000 000 śrubek wbił się po około 12 godzinach zostawienia konsoli, więc nie wiem, co tam się wydarzyło. Jakoś, nie wiem, dziwnie coś gra powariowała, że nagle dużo szybciej mi się musiały te śrubki powbijać, no ale oczywiście nie będę narzekał, bo dzięki temu nie musiałem wcale na tak długo zostawiać konsolę, bo właśnie ten milion mi się wbił po około 12 godzinach, no ja wtedy tego jeszcze nie zauważyłem, sprawdziłem kilka godzin później, kiedy już było 1 600 000, więc w zupełności nam wystarczy taka ilość, żeby kupić aktualnie dostępne złote bronie, dlatego właśnie tutaj się przeniosłem teraz na orbitę Oltanis, no i po kolei będziemy lecieć. Na początek kupmy sobie złotą broń Bomb Glove za 20 tysięcy zwykłych śrubek i 4 złote. No i ta broń, w ogóle tutaj od razu mamy właśnie inną ikonkę. Ta broń w złotej wersji ma większą siłę, większy promień eksplozji, no i też oczywiście lepszy zasięg. Tutaj oczywiście wam za bardzo tego nie będę w stanie pokazać, ale widzicie sami, że nawet inaczej teraz to wybucha i rzeczywiście na większy zasięg. I tak samo jeśli chodzi o złoty Pyrositor, to tutaj 30 tysięcy zwykłych śrubek i 4 złote. No i tutaj też mamy oczywiście większą moc naszego płomienia, a także lepszy zasięg. A dodatkowo teraz czymś takim zielonym właśnie strzelamy. Nie wiem, co to jest, czy to jakiś kwas, czy cokolwiek innego, ale w każdym razie Pyrositor będzie jeszcze bardziej skuteczny niż do tej pory. Tak samo jeśli chodzi o złoty blaster. Tutaj nie tylko mamy większą siłę i zasięg, ale też większą szybkostrzelność i dodatkowo pociski, patrzcie, pociski rykoszetują, więc odbijają się od wszelkich przeszkód, co naprawdę robi świetną robotę i na pewno też to będziemy wykorzystywać. Jeśli chodzi o Glove of Doom, to tutaj mamy do czynienia z większymi robocikami, które zdecydowanie robią różnicę. Patrzcie, wcześniej to były takie malutkie robociki, a te tutaj, jak widzicie, są większe i oczywiście też zadające większe obrażenia. No i mamy jeszcze złote Sack Cannon. I tutaj też wiadomo, że większe obrażenia, ale także możemy wessać do tej broni w tym momencie aż 10 wrogów, a nie 5, jak to było do tej pory. Więc w tym odcinku będę wam pokazywał te złote bronie, a także jeszcze kupimy sobie Tesla Claw. A na koniec odcinka myślę, że jeszcze zakupię też Rhino. Czyli wszystkie aktualnie dostępne bronie będę miał kupione. Jeśli chodzi o pozostałe 5 złotych broni, to dopiero, tak jak już wam kiedyś mówiłem, będziemy mogli je kupić. Czekajcie, tutaj muszę skorzystać z teleportu. Pozostałe 5 złotych broni będziemy mogli kupić dopiero po ukończeniu gry, bo wcześniej nie jest po prostu odpowiedni sklepik dostępny. Jeszcze jedna sprawa, którą chciałem zrobić w tym odcinku, zanim udamy się na nową planetę, to przeniesiemy się na planetę Orkson i tam udamy się do miejsca, gdzie kupimy sobie Ultra Nanotech, czyli będziemy mieli usprawnienie paska zdrowia naszego głównego bohatera i dzięki temu
zamiast aktualnych 5 kul nanoteku, będziemy mieli ich aż 8. Na to tam trzeba wydać bodajże 30 tysięcy śrubek, teraz oczywiście w zupełności nam to wystarcza. Do końca gry pozostało naprawdę już tylko kilka odcinków, więc to jest, myślę, ostatni dzwonek, żeby właśnie sobie zakupić te różne usprawnienia i żeby wam je jeszcze zdążyć pokazać w tych kilku materiałach. Tutaj mamy tych mniejszych przeciwników tam na dole, więc nawet nie będę ich pokonywał. A tutaj kupujemy Ultra Nanotech. O, Ratchet! No, kultury to on nie ma zbyt dużej. Ale dobra, najważniejsze, że mamy, proszę bardzo, 8 kul, widzicie na górze, więc aż 8 razy możemy tak naprawdę oberwać. To znaczy, dopiero za 8, jeśli się wcześniej nie wyleczymy, to możemy zginąć, tak więc super. No i teraz właściwie, tak się zastanawiam, udajmy się już w takim razie od razu na kolejną planetę, a dopiero na koniec, jeśli starczy czasu, to jeszcze przelecę się na Rilgar i tam kupimy Rhino, żeby też wam jeszcze to pokazać w tym odcinku. No a poza tym w kolejnych będziemy mieli jeszcze okazję, żeby sobie z Rhino pokombinować, trochę pograć. I teraz właśnie przenosimy się na planetę Quartu, skąd zresztą pochodzi Clank. To on właśnie z tamtej planety uciekał na samym początku gry. Widzieliście to na takich pierwszych filmach przerywnikowych. I tutaj nie mamy żadnego skill pointa, a są jeszcze 2 złote śrubki do zdobycia, ale zdobędziemy je dopiero za jakiś czas, jak tutaj się jeszcze wrócimy. Ostatnio mówiłem, że chyba już nie będziemy musieli się na żadne planety wracać, ale właśnie później mi się przypomniało, że przecież na Quartu chociażby jest taka sytuacja, że tutaj nie możemy na początku zdobyć tych 2 złotych śrubek, a poza tym jedna misja jest na razie niedostępna. Będziemy potrzebowali jednego gadżetu, żeby dostać się przez tamto przejście, ale to pokażę wam jeszcze później. A na razie zobaczmy jeszcze sobie na mapkę, ona się prezentuje tak. Nie będzie to zbyt duża mapka na razie, bo tutaj ta północna część nie jest dla nas w tym momencie dostępna. Tutaj widzicie moje aktualne zadania, żeby przede wszystkim dowiedzieć się więcej na temat ultrameków, czyli tych dużych robotów, które widzieliśmy na infobocie ostatnio. No i musimy jeszcze tutaj wyeksplorować tą część planety i najpierw właśnie udamy się w tę stronę, bo tutaj będziemy mieli fajne usprawnienie, ale najpierw jeszcze kupię jedną broń. Mianowicie Tesla Claw i to jest naprawdę świetna broń w tej grze. A kupmy jeszcze naboje. W sumie to kupię naboje do wszystkiego tak naprawdę, bo tutaj też po drodze przecież pokazywałem wam, jak te bronie działają i troszkę zużyłem naboi, a mamy śrubek dużo, więc nie musimy oszczędzać absolutnie. Visi Bomb Gun. O, Decoy Glove po ostatnim glitchu też trzeba trochę uzupełnić i to będzie tyle. Tesla Claw wygląda naprawdę epicko i to jest przedostatnia broń w tej grze. Jest ich łącznie tutaj 15 w tej części. Na 15 będzie oczywiście Rhino, czyli najpotężniejsza broń w tej produkcji. Tutaj trzeba będzie przejeżdżać, boże, co ja mówię, przejeżdżać. Właściwie to przepływać przez te okręgi. I trzeba to zrobić na tyle szybko, żeby zdążyć wszystkie 3 zaliczyć w wyznaczonym czasie, bo one właśnie mi otwierają przejście. Tutaj mamy sekwencję na czas. Wciskam i dzięki temu nie ma prądu, więc możemy sobie wpłynąć do wody, ale mamy tylko minutę na to, żeby teraz przepłynąć do końca. Więc tutaj muszę szybko płynąć przed siebie i przepływać właśnie przez te okręgi. Po drodze, jak widzicie, jest pełno przeszkód, ale spróbujemy sobie poradzić. Tędy, uwaga. No, tutaj zdecydowanie tej sekcji bez hydropaka nie przejdziecie. No, oberwałem teraz, ale spokojnie, nic się nie dzieje złego. Jeszcze mamy troszeczkę czasu, wystarczy teraz wypłynąć. I to tyle. Mamy prąd, więc nie możemy już tutaj wrócić, a tymczasem zabieramy nowe ulepszenie.
Oh yeah! Jest to Bolt Grabber, czyli taki gadżet, który pozwala nam łapać różne śrubki z dużo większych odległości. Patrzcie, nawet z takiej odległości mogę zabierać śrubki, co będzie no bardzo użyteczne z tego względu, że nie będę musiał już tak podbiegać do tych śrubek, żeby je zabierać. Oczywiście moglibyście teraz powiedzieć, że po co mi właściwie śrubki, skoro grę... Znaczy, skoro już mam tyle śrubek, że mi wystarczy do końca gry. Ale nie zamierzam olewać teraz też z tego względu tych skrzynek. Nadal będę je rozbijał, żeby grać tak, jakbym grał mimo wszystko nie mając tych śrubek. Może najwyżej odpuszczę sobie korzystanie z tego detektora metalu, no bo już bez przesady nie potrzebujemy. O, na przykład tutaj. Już nie będę używał tego detektora metalu, bo w sumie nie jest mi to potrzebne w ogóle. I teraz słuchajcie, pokażę wam troszkę właśnie tych broni nowych. Czyli tak, Tesla Claw to jest naprawdę świetna pukawka. Dalej mamy Glove of Doom, oczywiście złota wersja. I jeszcze złote Sack Cannon. Dobra, myślę, że to by było na tyle. Tutaj weźmy sobie jeszcze Devastatora. I na razie myślę, że jest ok. Na początek Tesla Claw. Jest to broń elektryczna. Naprawdę ma ogromny zasięg. Szczególnie się przydaje na mniejszych przeciwników, bo jak widzieliście, można było bardzo szybko pokonać ich. No oczywiście tutaj też mogę to tak rozbijać, ale broń naprawdę jedna z moich też ulubionych w tej grze. Szkoda, że dopiero pod koniec można zdobyć. No właśnie, tam teraz nie przejdziemy, bo potrzebujemy Hologuys, czyli takiego gadżetu, który pozwoli nam udawać, że jesteśmy robotem. Bo tam są roboty właśnie, które rozpoznają, że nie jesteśmy robotem i że nie możemy tam wejść. Tak samo zresztą Clank nawet tam nie może niestety wejść, więc aby właśnie eksplorować tamten obszar, to musimy Hologuys zdobyć, a ten gadżet zdobędziemy bodajże na następnej planecie, czyli w kolejnym odcinku. A teraz właśnie zmierzamy jeszcze w tę stronę, gdzie będziemy też mieli do czynienia z ciekawym patentem w rozgrywce. No patrzcie, jakie to zniszczenie sieje tutaj, coś niesamowitego. Ale poużywajmy też na przykład innych broni, tych złotych. To jest praktycznie ta broń, której oni używają, zwróćcie uwagę. Teraz złoty Pyrositor, czy Pyrositor, też świetną robotę robi, co możecie zresztą zauważyć. Po trochu każdej broni chcę teraz poużywać, bo i tak nie będziemy mieli tutaj zbyt wiele okazji. Teraz złote Bomb Glove. Patrzcie, jaki to ma zasięg. Niesamowite. Złoty blaster. W złotym blasterze jest właśnie to piękne, że te pociski się odbijają. I to jest szczególnie przydatne, kiedy jesteśmy w jakichś ciasnych pomieszczeniach. To wtedy nawet odbijane pociski mogą sporo złego zrobić. No jeszcze złote Glove of Doom. Wypuścimy te robociki. Zobaczymy, jak sobie poradzą. Po prostu pięknie. Zdecydowanie większe obrażenia zadają. No, ten tutaj pewnie mi nie pomoże już za bardzo. Zdecydowanie większe obrażenia zadają od tych malutkich wcześniejszych. Jeszcze chciałem tutaj wypuścić. Okej. I jeszcze złote Sack Cannon, chociaż akurat na tego przeciwnika to nie zadziała. Są oni zbyt duzi mimo wszystko. No to weźmy sobie Tesla Claw w takim razie. Patrzcie, jak to się świetnie spisuje. A jeśli chodzi o Sack Cannon, to tutaj za bardzo nie odczujecie teraz różnicy, bo właśnie sprowadza się to głównie do tego, że można wyssać aż 10 przeciwników. No i też jak później z nich korzystamy, żeby strzelać, no to też zadają oni większe obrażenia niż zwykłe Sack Cannon. Tutaj jest taka sekretna lokacja, gdzie za nią mamy złotą śrubkę, jedną z dwóch na tej planecie. Tam możecie... O, widzieliście? Możecie tam wypatrzeć, że jest złota śrubka, ale żeby to otworzyć, to też potrzebujemy pewnego przedmiotu, który zdobędziemy dopiero później. O, weźmy sobie jeszcze Sack Cannon. Proszę bardzo. I patrzcie, to też ma większy zasięg. No, ale niestety tutaj nie mamy aż 10 przeciwników, żeby wam pokazać, że tylu mogę zabierać. No musicie mi wierzyć na słowo, zresztą jeszcze w kolejnych odcinkach mam nadzieję, że będziemy mieli okazję to przetestować. Tutaj idziemy teraz z tym naukowcem pogadać.
Was it pi over infinity, or... Hey! You need help fixing that thing? Actually, I'm trying to destroy it. Why? I was contracted to re-engineer me enlarging machine to create huge, heavily armed mechs. So that's where those mechs came from. Precisely. Had I known Drek was behind this, I never would have done it. Is there anything we can do? Well, if you'll volunteer to be enlarged, you may be able to stop those mechs long enough for me to sabotage this machine. And then you will change me back? I've never tried that, but in theory, yes. To jest bardzo fajny gościu, bo powiedział, że stworzył właśnie tutaj takie urządzenie, które zamienia małe roboty w te ogromne mechy, które widzieliśmy na Infobocie ostatnio. I powiedział, że nigdy by tego nie zrobił, gdyby wiedział wcześniej, że to Drek za tym stoi, że on chce tego, że on chce to urządzenie wykorzystać do niecnych celów. I dlatego właśnie teraz ten naukowiec chce to zniszczyć. I też potrzebuje tutaj naszej pomocy, aby Clank zamienił się w takiego wielkiego mecha, wielkiego robota i zniszczył pozostałe te duże roboty, które są już zamienione. Więc tutaj zamienimy się w takim razie w gigantycznego Clanka. Episko wygląda, trzeba przyznać. No i lecimy w takim razie. To będzie taka sekcja, gdzie będziemy siali prawdziwe zniszczenie, bo przeciwnicy nie mają żadnych szans. Mamy w sumie trzy ruchy, czyli takie właśnie uderzenia. Wykonuje to kwadratem. Mamy też kółkiem możliwość strzelania rakietami. Właśnie takimi. X-em skaczemy. To już trzeci ruch właściwie. Jeszcze czwarty. Trójkąt. Takie mega mocne uderzenie, taki mega mocny pocisk, który duże obrażenia zadaje. No i właśnie teraz musimy iść siać tutaj prawdziwą destrukcję, bo tak naprawdę wszyscy przeciwnicy się na nas teraz rzucą, więc naszym zadaniem jest ich po prostu pokonać, a nasze zdrowie, nasza energia jest na górze, jak widzicie, ale tak naprawdę ciężko tutaj zginąć, myślę. O, teraz wykonajmy to najmocniejsze uderzenie, czy raczej najmocniejszy pocisk. To się musi naładować, nie mogę tego non-stop używać niestety. O, dopiero teraz na przykład. I od razu taki ultra mech ginie. Jest zniszczony. Tutaj widzę, że ta kolekcja HD ma problem z utrzymaniem 60 klatek w tej sekcji właśnie. Można zauważyć, że kiedy jest więcej wybuchów, to wyraźnie akcja zwalnia. To właśnie wynika z tego, że gra nie trzyma tutaj stałych 60 klatek na sekundę. I też mi się wydaje, że na PS2 nie było z tym takich problemów. Bo też trzeba powiedzieć, że ta kolekcja HD nie jest idealna. Nie odpowiada za nią studio Insomniac Games, tylko studio Idle Minds. I to jednak widać, że to właśnie tą kolekcję HD tworzyło inne studio deweloperskie, które tak dobrze sobie mimo wszystko nie poradziło. No ale ja tutaj tak sobie gadam i w końcu jeszcze padnę, ale to już ostatni chyba. Nie, jeszcze lecą kolejni. Pięknie, nawet nie musimy idealnie wycelować, bo i tak to ma ogromny zasięg ten pocisk. To wszyscy? Well done! Now just step into the machine and we'll see what happens. Nice to have you back, I guess. I've recalibrated the controls to allow only your specific circuit pattern. Oh, perfect. I don't know how to thank you two. Maybe this'll help. New! 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 From Gadgetron, the makers of weapons and other fine products, comes the Hollow Guys. With the Hollow Guys, you can fool robots into thinking you're one of them. Match your wits against other robots. Work on robotic assembly lines. Attend robot parties. The Hollow Guys. Available only at Gadgetron headquarters for a limited time. Not to be used for illegal purposes. We're only in sanctioned areas. You will not actually become a robot. If I can get that thing, I'll be able to get past those robot guards. Robots are not so easily fooled. Ah, what's that? What? Ojejku, ten dialog też jest świetny, lubię to strasznie, bo tam dostaliśmy reklamę tego Hologuysa, właśnie tego gadżetu, który pozwala oszukać roboty, że możemy wyglądać teoretycznie tak jak one. I Clank powiedział, że
Roboty nie dadzą się tak łatwo nabrać. Wtedy Clank udał, że coś tam widzi w oddali, mówi do Clanka: uważaj, tam za tobą. A Clank się oczywiście dał nabrać. No i to jednak pokazało, że roboty wcale nie są do końca tak mądre. No a wcześniej oczywiście ten profesorek nam podziękował, że mu pomogliśmy i powiedział, że udało mu się tak przekalibrować ten panel, że już żaden mały robot nie skorzysta z niego, już żaden się nie zamieni w Ultrameka i jedynie sam Clank będzie mógł z tego korzystać. To tak w ramach podziękowania. Jeśli byśmy chcieli, to będziemy mogli się jeszcze zamienić w takiego gigantycznego Clanka. No i dodatkowo jeszcze dostałem właśnie Infobota, który prowadzi mnie z kolei na planetę Kalibo 3, na którą właśnie trafimy w następnym odcinku. I na tej planecie mamy do czynienia z siedzibą Gadgetronu, czyli tej firmy, która produkuje różne gadżety czy też bronie. I tam właśnie mieliśmy reklamę tego Hologuyza, że właśnie to urządzenie pozwala sprawić, że inne roboty będą myślały, że sami jesteśmy robotem. I właśnie z pomocą tego gadżetu wejdziemy później do tamtej sekcji na północ tutaj, bo tutaj wszystko zwiedziłem, co było trzeba. Tutaj na przykład jest ten fragment na szaro, dlatego że to jest ten etap, gdzie pływałem i akurat przepływałem przez ten obszar, gdzie były te kółeczka, ale nie martwcie się, tutaj niczego ciekawego nie ma, niczego tam nie ominąłem. No to jeszcze na koniec odcinka ja powrócę na planetę Rilgar, dokładnie do tego miejsca, gdzie mamy tego takiego przemytnika, który może nam sprzedać za 150 tysięcy śrubek najsilniejszą broń w grze, czyli Rhino. Okej, lecę właśnie już do tej sekcji, gdzie spotkamy tego przemytnika. Ominę teraz wszystkich przeciwników, żeby później z pomocą Rhino właśnie ich wszystkich załatwić. Pogadajmy. No. Myślałem, że pogadam, ale ten mnie gonił. I teraz wydajmy 150 tysięcy śrubek na najmocniejszą broń w grze. This thing is heavy! Yeah, try carrying it around in your trench coat for 2 months. Thank you, sir. We'll be sure to tell everyone about your services. Listen, you little twerp. If you tell anyone what you saw or what we talked about... Do I even have to say it? Yous two have a nice day. Okej, i patrzcie teraz tylko na to. Dosłownie strzelamy jeden raz i pocisk wypuszcza mnóstwo rakiet, które tak naprawdę są w stanie wszystkich przeciwników dookoła zlikwidować. To jest po prostu coś niesamowitego. No, najlepsza broń w tej grze. W ogóle Rhino słynie jako właśnie najbardziej epicka broń w tej serii tak naprawdę. I got some great bargains for you today. I wcale nie ma aż takiej drogiej amunicji, bo 20 śrubek to nie jest wiele w porównaniu tutaj na przykład jak musimy 100 śrubek wydać na rakietę do Visi Bomb Guna. Jeszcze właśnie chwilkę wam trochę pokazuję tutaj, jak to działa. I tam też była dość zabawna scenka, bo kupiliśmy tę broń. Ratchet powiedział, że jest bardzo ciężka. I Clank podziękował temu przemytnikowi za to, że mogliśmy od niego kupić. I powiedział, że na pewno pochwalimy się innym, jakie on wspaniałe usługi daje. I wtedy ten przemytnik się zdenerwował, bo oczywiście nielegalnie sprzedaje tę broń. I zaczął Clankowi grozić, że jeśli ten powie coś na temat tego przemytnika komukolwiek, to wtedy Clank będzie miał kłopoty. Na co, jak widzieliście, Ratchet stanął od razu w obronie Clanka i zagroził temu przemytnikowi bronią Rhino. No i w takiej sytuacji od razu ten przemytnik po prostu się usunął w cień, bo wiedział, że z gościem, który trzyma w rękach Rhino, nie ma żadnych szans. Patrzcie tylko na to. Jeden strzał i wszyscy wrogowie giną. Ta broń jest tak przepakowana, że to jest szok. Ja mimo wszystko będę starał używać nadal różnych broni, bo tak naprawdę teraz do końca gry mógłbym tylko Rhino używać i wszystkich w ten sposób eliminować, bo w tym momencie jakakolwiek inna broń tak naprawdę nie ma już sensu, można powiedzieć. Nie no, to jest oczywiście za wiele powiedziane, ale no widzicie sami, jak potężna jest to pukawka i zdecydowanie warto z niej pokorzystać. No ale ja, jako że właśnie przechodzę grę na 100%, to chciałem wam oczywiście wszystkie bronie pokazać, bo nawet tam dostaliśmy trofeum. Po pierwsze za zdobycie właśnie Rhino, a po drugie za zdobycie wszystkich podstawowych broni, bo już więcej broni nie będziemy mieli. Zresztą mogę wam pokazać
że wszystkie 15 broni tutaj mamy już zdobyte. Jedyne, co jeszcze musimy zdobyć, to 5 złotych broni, tak jak mówiłem, ale to właśnie będzie dopiero do kupienia po zakończeniu gry, bo później się nam odblokuje jeszcze jeden sklepik ze złotymi broniami. Zapytacie się, czemu w takim razie będzie 10 złotych broni, a nie 15, skoro jest ich 15? Otóż działa to tak, że właśnie tylko 10 broni w tej grze jest złotych, a więc 5 broni nie może zostać ulepszonych do złotej wersji. I w tym m.in. Rhino, bo Rhino akurat właśnie jest tylko w podstawowej formie, ale trzeba przyznać, że Rhino nawet w podstawowej formie po prostu wymiata i nie ma co do tego absolutnie żadnych wątpliwości. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, jak wam się nowe bronie podobają. Zdaję sobie sprawę oczywiście, że nie miałem okazji wystarczająco długo pograć każdą z nich w tym odcinku, ale mamy jeszcze kilka materiałów do końca gry, więc będę oczywiście starał się wam pokazywać wszystkie bronie na przestrzeni tego let's playa, żebyście sobie mogli każdą pukawkę ocenić. Czekam w takim razie na wasze komentarze, jak wam się te bronie podobały. Napiszcie, która według was jest najlepsza, chociaż domyślam się, że dla większości będzie to właśnie Rhino. A ja już się z wami żegnam i kolejny odcinek rozegramy sobie na planecie Kalibo 3, czyli tam właśnie, gdzie jest siedziba Gadgetronu, i spróbujemy tam zdobyć gadżet Hologuys, aby z kolei później na planecie Quartu móc sobie przejść tamtą sekcję, która jeszcze dzisiaj jest na razie niedostępna. Do usłyszenia!